Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus wędrował przez miasta i wsie i głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Czy jest w tym coś szczególnego? Owszem, bo nie czekał z założonymi rękoma na to, aż ludzie przyjdą do Niego i powiedzą: opowiedz nam o Królestwie. Człowiek sam z siebie nie będzie chciał wchodzić w coś, co jest dla niego nieznane. Po pierwsze, będzie to wymagało tego, żeby się ruszył z miejsca, a my nie lubimy zmian. Po drugie, będzie musiał wykazać swoje zainteresowanie, ale skoro jednak czegoś nie znamy, to jak się mamy tym zainteresować? Po trzecie, wiąże się to z jakimś zaangażowaniem. Jeśli czegoś nie znamy, nie interesujemy się tym, to tym bardziej nie będzie nam się chciało za to brać. I kiedy ewangelista pisze, było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i słabości, widzimy nie tylko samego Chrystusa, który głosi, ale spotykamy też świadków, których jego nauczanie w jakiś sposób pociągnęło za nim. Mówienie o kobietach w religii w tamtym czasie raczej nie było popularne. To mężczyźni zajmowali się formacją, a kobiety miały inne zajęcia. Modliły się w synagogach, w oddzielnych pomieszczeniach. Tak jest do dzisiaj, tak też dzieje się w islamie. Widzimy więc, że chrześcijaństwo zmieniło wszystko. Nie ma podziału, nie ma różnic, bo każdy przed Bogiem jest równy i ma swoje zadania do wykonania. I choć jest różnorodność w tym działaniu, to tworzy ona spójną całość. Po Jezusie tysiące głosicieli Słowa Bożego naśladowało Mistrza. Tym jednak, co różni wszystkich misjonarzy i ewangelizatorów, jest to, że my głosimy naukę o Królestwie, o Chrystusie, a Pan mówił jako Król tegoż Królestwa. On, będąc Królem, nie wysługiwał się ludźmi, ale sam dał przykład i podjął się trudu nauczania, a w konsekwencji poniósł śmierć za tych, do których mówił osobiście, jak i poprzez swoich następców. Dziś Jezus nadal przechodził obok nas, odwiedzając nasze domy, nasze osiedla, wioski, miasta, bo ma do zaoferowania nadprzyrodzone zasoby. Dzieje się to w chwili, kiedy modlimy się, kiedy czytamy Słowo Boże, chcąc jeszcze bardziej poznać Go, i kiedy przyjmujemy sakramenty, aby jeszcze bardziej doświadczyć Jego bliskości. Nikt o nas już Ewangelii nie napisze, wymieniając nas z imienia, ale możemy się czuć w pełni członkami tej społeczności, która za Jezusem szła i wierzyła Jego Słowu, bo zaczęliśmy coś działać i podążać drogą wyznaczoną przez Niego. Metody, które podejmował Jezus w swoim głoszeniu, były różnorodne. Można wręcz powiedzieć, że były wszechstronne, bo w ten sposób chciał dotrzeć do każdego. Do mędrca, robotnika, celnika, grzesznika, zdrowego i chorego, kobiet, mężczyzn, dzieci. Chrześcijaństwo w swojej dostępności nie jest dla wybranych, lecz tylko wybrani pojmą bogactwo chrześcijaństwa. A dokładnie ci, którzy wybiorą taki sposób na życie. To wskazanie dla nas, którzy słuchając Słowa Bożego, chcemy Słowem się karmić i naśladować Pana naszego i Boga. Niech dzisiejszy fragment będzie zachętą do takiego nieustraszonego apostolstwa. Dajmy odważne świadectwo prawdzie. Nauczajmy, głośmy Słowem i przykładem życia. Odważnie idźmy tam, gdzie ludzie czekają na dobrą nowinę. Idźmy, głośmy, nauczajmy jak On. Niech Królestwo Boże wzrasta nieustannie na ziemi, w naszych sercach i w społeczeństwie. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.